Czołem ludzie, witam was serdecznie, jestem Ryuk i witam was w pierwszym odcinku Zagrajmy World of Tanks w wersji na konsolę PlayStation 4 na moim kanale. Jest to mój debiut w ogóle na konsoli PlayStation 4. No nie mogło być inaczej po prostu, jako że World of Tanks jest najdłużej na moim kanale, bo niemal od samego początku, jak mój kanał istnieje, World of Tanks towarzyszy mi. No to musiał ten wybór paść jako pierwsza gra na PlayStation 4, musiał paść wybór na właśnie na World of Tanks. Tak więc dzisiaj zapoznamy się z World of Tanks na konsoli PlayStation 4. Ja już troszkę pograłem, mam swoje pierwsze przemyślenia na temat tej gry. No i za chwilę się podzielę z wami tymi przemyśleniami. Tutaj mamy taki jakby launcher. Ja sobie zdaję sprawę, że osoby, które grają na konsoli, mogą znać to, ale jako że większość moich widzów jest widzami, graczami pecetowymi, no to tak postaram się powiedzieć kilka słów o tym, co tutaj jest w ogóle. Więc to jest taki launcher, coś co znamy z peceta. Mamy tutaj informacje, co się dzieje obecnie w grze. Tak. Ja sobie patrzę też w bok, bo muszę zobaczyć, czy mi się to dobrze wszystko nagrywa. Pierwszy raz, wiecie, nagrywam, jest stres, musi być wszystko idealnie. Takie informacje są, wiadomości, jakie są zniżki i takie tam. Mamy tutaj wybór serwera, ja obecnie na europejskim gram, dziwne, prawda? Jest taka śmieszna minigierka, to może kiedy indziej pokażę. Minigierka, która jest rzut z góry na czołg. I jeździmy czołgiem i sobie tam, no, atakujemy. No i właściwa gra tutaj mamy, graj World of Tanks. Dobrze, wejdźmy sobie do gry. Słuchajcie, moi drodzy, pecetową wersję, jak dobrze wiecie, pewnie robi Wargaming z Mińska. Natomiast za tą wersję odpowiada Wargaming z Chicago, czyli Amerykanie to robią. I to widać, bo kurde, pierwsze co widzimy w samouczku, to oczywiście czołgi amerykańskie, jakżeby mogło być inaczej. Ale sama gra, zasady są właściwie takie same, to znaczy musimy zniszczyć czołgi przeciwnika bądź przejąć bazę, tak? Ale różnice są takie, że pecetowy World of Tanks chodzi na silniku Big World, znienawidzonym przez wiele osób silniku Big World. Natomiast ta gra chodzi na silniku Havok. Havok, którego po prostu pecetowcy oczekują już od tak dawna i doczekać się nie umieją. I tak naprawdę to czuć, że tutaj jest ten Havok i widać to, jak wyglądają czołgi, jak wyglądają mapy, jakie są efekty pogodowe, bo są tutaj, pada deszcz, jest zamieć piaskowa, jest nocna bitwa. To wszystko, mam nadzieję, uda mi się wam pokazać. No i tak, mamy tryb dla wielu graczy, mamy stwórz pluton, szkolenie drużynowe, poligon wojskowy i nowości. Spróbujemy zagrać sobie jakiś tryb dla wielu graczy. Ja wam tutaj postaram się pokazać wszystko. No i mamy garaż, słuchajcie. Możemy sobie przybliżyć, oddalić czołg, ale spójrzcie na to, jak wyglądają modele tych czołgów. No, rewelacyjnie to wygląda wszystko. Fantastycznie. Ponadto no, na PlayStation 4 Pro podobno wyglądają jeszcze lepiej te czołgi i wszystko niż na zwykłym PlayStation 4. Ja mam PlayStation 4 Pro, więc no nie mam porównania, jak to wygląda ze zwykłym. I spójrzcie na to. PZ-2J to jest czołg, po prostu marzenie wielu czołgistów pecetowych. A tutaj on jest za darmo. World of Tanks na PC-cie 400 zł ostatnio on kosztował. Oczywiście czołg był gratis, ale 30 tysięcy golda do tego dawali, więc no, jakiś koszmar. Tym też sobie zagramy oczywiście. No i pierwszotierowy czołg, kurde, w amerykańskim drzewku to takie cudo. T-22 Proto. Szczerze powiedziawszy, to wygląda jak... Jak ten czołg się nazywa? Low cost. Chyba tak.
On tam jest na trzecim tierze na PC-cie. Tu jest na pierwszym, no nie wiem. Dobrze, ale przejdźmy sobie może do drzewek. Mamy kilka, podobnie jak w PC-towej wersji. Mamy drzewko amerykańskie oczywiście. Oczywiście są czołgi premium, jak żeby mogło być inaczej. Nawet takie same, bo jest T2 Lite, jest Low Cost, jest RAM 2, który jest wycofany przecież na PC-cie już. T14 również przecież jest wycofany. Mamy Super Persa, mamy T34. Więc tak wygląda drzewko amerykańskie. Drzewko radzieckie. Jest Valentine 2, jest Churchill, jest Matylda. Są wszystkie czołgi, które są w drzewku Boże, radzieckim. Jest Su-100Y, Su-122, 44 i Su-6. No i tak to wygląda. Drzewko niemieckie oczywiście. Zaczynamy od Leichtraktora. Jest Micromaus T15. Tutaj mamy kurczę Sztuga. T25. Grill kurczę. Dicker Max. Szmalturm. Tutaj jest Szmalturm, którego nie udało mi się kupić niestety na PC-cie, a bardzo bym go chciał mieć. E25. Tygrys. Pantera. Panther 88, jak Tiger 88, słuchajcie, nawet tutaj jest, także no fantastyczna sprawa. Drzewko brytyjskie, Sexton, który też kurczę na PC został wycofany już dawno temu. Tok drugi. Ajajaj, pięknie to wygląda wszystko. Francuzi są dosyć świeżym drzewkiem z tego co wiem. Ale jest oczywiście wszystko to co na PC również tutaj jest dostępne. Jeszcze świeższym drzewkiem są prawdopodobnie Japończycy, nie podobno. Ale najpierw drzewko chińskie. Tak samo ubogie jak i na PC-cie. No i drzewko japońskie, które wygląda tak samo jak na PC-cie. Są lighty, są medy, są heaviki. Oik oczywiście musi być. Jest STA2. Także, no także tak to wygląda, słuchajcie. Mamy garaż. Tutaj mamy operacje, czyli misje, które możemy sobie wykonywać. Dalej mamy statystyki. Jak widzicie, rozegrałem jedną bitwę na T2 Medium. Taką dla wielu graczy, bo wcześniej samouczek jechałem. Chciałem zobaczyć po prostu, jak to wygląda. Mamy oczywiście sklep. Jak żeby mogło być inaczej, sklep musi być. Możemy kupić złoto, możemy wymienić punkty doświadczenia, możemy wymienić złoto na pieniążki, kupić konto premium, kupić czołgi premium i dodatki specjalne. I słuchajcie, to jest bardzo fajna sprawa. Patrzcie, karta parkingowa, 10 miejsc parkingowych i to kosztuje 1500 zł. Fantastyczna sprawa, chciałbym, żeby na PC-cie też coś takiego było. Są rezerwy osobiste, jest jakieś tutaj srebro. I inne pierdoły, ale spójrzcie na czołgi premium, jakie fajne tutaj są. Ogromny zestaw Dark Horse. I w tym zestawie mamy. Ja, nie mogę tego nawet. Myślałem, że mogę podgląd jakiś pokazać. W każdym razie jest tutaj Cromwell Snakebit, Pantera Craft i Sherman Firefly Boilermaker. Kurde, ale mi się plącze język, wybaczcie. Boilermaker. Tak się to chyba czyta, kurde flaki. Czołg, który widzicie w tle tutaj. Ostatnio wszedł T-54 Prototype, oczywiście w trzech różnych zestawach. I widzę, że tutaj ISU-122S jest też w trzech różnych zestawach. I coś, co zostało szybko wprowadzone i szybko wycofane na PC-cie, czyli Su-76i, który był okazało się mega OP czołgiem. No i tu jeszcze mamy T15 jakiś tam w przecenie. A no, tu logi to mało ważne akurat jest. No dobrze, co jeszcze wam mogę pokazać? Słuchajcie, myślę, że możemy sobie wejść w ulepszenia. Ulepszenia mamy tutaj podzielone na takie pakiety, jak widzicie. Tutaj jeden pakiet, który zawiera wszystko, czyli i wieże, i działo, i silnik, i gąski, i radio. Potem możemy odblokować sobie lepszy pojazd.
i zobaczyć, jakie on ma pakiety dostępne. Tutaj mamy pierwszy pakiet, który zawiera lepsze działo i lepsze radio. Tutaj mamy kolejne. Tutaj już jest lepsza wieża, lepsze działo, lepsze gąski oraz lepsze radio. A tutaj podobnie. Tu mamy kolejne. Tu już mamy takie kompletne ulepszenie, można powiedzieć. Jest wszystko ulepszone. No i mamy przejście do kolejnego czołgu, tak? Swoją drogą, skoro mam expa, to mogę sobie tutaj zbadać i zakupić od razu to ulepszenie. Na razie nie będę wykupywał tego ulepszenia. Darujemy sobie. Mamy załogę, którą możemy poprzekładać albo zostawić. Mamy sprzęt eksploatacyjny, który swoją drogą mogę sobie tutaj dołożyć. Więc tak. Musi być mała apteczka oczywiście, musi być mały zestaw naprawczy i musi być mała gaśnica. Oczywiście, ale mi nie starczy na to, więc anulujemy to. Reset. Dobra, czyli nie zrobimy. Dostosuj, oczywiście możemy sobie kupić kamuflaż, napis albo emblemat. Swoją drogą, spójrzmy, jakie kamuflaże są. Takie mamy zimowe. A jak tu zmienić? A, tu są kamuflaże letnie. No fajne. Tu mamy kamuflaże pustynne. A to? Kamuflaże miejskie. No proszę. To jest coś, co jest niespotykane na... Znaczy, no nie jest spotykane na wocie pecetowym. Dobrze. Tu mamy wymianę, możemy sprzedać. No i okej. No i okej, słuchajcie. Myślę, że nic więcej pokazywać naprawdę nie muszę. Spróbujemy sobie zagrać tym T22 Proto w trybie dla wielu graczy. I zobaczymy, jak długo będzie nas losować. Mam nadzieję, że w miarę szybko to pójdzie, aczkolwiek jest taka godzina późna, że może być mało graczy. 80-99 w kolejce, no nie ma zbyt wielu tych graczy, ale mam nadzieję, że jakoś to pójdzie. No, 30 sekund, więc nie jest źle. I proszę, jaka piękna mapka nam wylosowała się. Prowincja Noc, czyli pierwsza bitwa i od razu nocna bitwa. Więc bardzo fajnie. Tu mamy jakieś, patrzcie, różne ciekawe informacje. Holy crap, ktoś gada. A ja nie wiem, jak to wyciszyć, nie? W okolicy są jednostki wroga. Zniszczyć je albo zająć ich bazę. Głośność czatu. Wycisz to. Dobra, jedziemy, słuchajcie, bo już i tak tutaj trochę. Aha, ale no właśnie, ja tutaj nie mogę tak sobie szarżować. Z góry mówię, ja nie jestem żadnym OP graczem. Pada mam po prostu, nie wiem, który raz w życiu w ręce, ale nie jestem zbyt dobrym użytkownikiem pada. Niestety słabo mi wychodzi gra na padzie, ale się uczę i chcę się nauczyć grać dobrze. Dobra. Oj, nie mogę lufy opuścić. Słabo. Ale tam widzę kogoś. O Jezu. No, wycofaj się, bo widzę, że teraz dopiero zwróciłem uwagę, że kurde, nieźle dostałem po dupie. Gdzież on tam jest? On chyba jest za budynkiem.
tego tu nie namierzę. Stoję w ogóle jak jakiś frajer. Dobra, jedziemy stąd. Kurde, flaki, no kiepsko mi poszło. Pierwsza bitwa i taki sromotny wpierdziel. No trochę nie halo, co? Fajnie by było jednak coś ustrzelić, przynajmniej trafić raz w coś w tej pierwszej bitwie. Dostał. Przeładowano. Dostał. Uciekł mi skubaniec. No, wyświeci się jeszcze. Wróg nas widzi. No, jest źle. Bardzo dostałem w dupę. A zostało nas dwóch na czterech. Nieźle. Ten człowiek chyba coś do mnie mówi, ale że tak powiem, nie chcę go słyszeć. Wrogowie zajmują naszą bazę. Oho, dwóch ich tam jest. No to na jakiegoś dekapa trzeba lecieć. No i ta pierwsza bitwa nie będzie zbyt dobra, widzę. Dobra, może mi się uda go zniszczyć. Pięknie. Holy crap. No, zwycięstwo zależy od nas, jak ja mam 6 hapsa. Załadowany i gotowy. No, nieźle, słuchajcie, jeden na jeden. I to jakiś lajcik został. A on tu gdzieś na dole był. Tu gdzieś na dole był. Ale nie mam pojęcia gdzie. Nie wiem, czy on tu za domem nie stoi. My god. Jest. No to po mnie. Bo zanim ja wyceluję, to... Wróg patrzy prosto na nas. Nas.
No i wygram to? To by było coś pięknego, nie? Na 6 hapsa. Zdobyto trofeum. Przeładowano. No jeszcze raz się wychyli i go trafię. Ja mam czas, spokojnie, mogę postać. No i co? Uda mi się go wyciągnąć, czy nie bardzo? Zwiał mi frajer. Dobra, wiecie co? Ja sobie pojadę kapować. Może tam się gdzieś uda schować. Pięknie! Udało się, słuchajcie, wygrać pierwszą bitwę. Ach, coś pięknego. Wow, fantastyczna ilość expa. Najlepszy gracz meczu. O matko, o Jezu, ile tych nagród mi tu nasypało. No niesamowite. Premia dzienna razy 2, doświadczenie załogi. Już po przysiędze, zapach zwycięstwa, ogień skuteczny, pojedynkowicz, medal ławi ręki, trzecia odznaka mistrzowska, krytyczne trafienia, bla bla bla. O, masakra, ale tego nasypało. Drużynowo najwięcej punktów uszkodzeń i najwięcej expa oczywiście. Bardzo fajnie, skuteczność. Co to jest? Wykryłeś tego przeciwnika, zadałeś mu uszkodzenia. No okej, okej. Idziemy do garażu? Do garażu idziemy.
Pięknie, to było coś niesamowitego po prostu. Spójrzmy jeszcze sobie. Operacja ukończona, zapach zwycięstwa, dużo hajsu zdobyliśmy za to. Już po przysiędze, exp razy 2. Nieźle, nieźle. Jeszcze coś tutaj mamy. Zniszcz przynajmniej dwa pojazdy. A, dla poziomów 3-10, a ja niestety nie byłem na poziomie 3-10. No a tutaj nie mam nic takiego. Dobra. Aha, no ale skoro mamy tak dużo expa na tym czołgu, to myślę, że z tego czołgu możemy sobie zbadać. O, nie możemy sobie zbadać nic innego z tego czołgu, tylko te dwa. To szkoda. No to trudno. To zagramy jeszcze jedną bitewkę. Aczkolwiek nie wiem, czy to dobry pomysł, bo już 26 minut odcinka. Zagramy sobie T2 Medium. Ale to jest taki pierwszy odcinek. To będzie dosyć długi odcinek, ponieważ chcę wam wszystko pokazać. No chciałem, właściwie co chciałem, to już pokazałem. Co mamy? Himmelsdorf nocą. No proszę bardzo. Piękna mapka też. Znaczy jeszcze nie grałem, ale fajna mapka, ona jest na PC-cie, a nocna mapka Himmelsdorf. Może być ciekawie. Zaraz zobaczymy. Całkiem fajnie ta gra chodzi, słuchajcie, płynnie. Jest 60 klatek na sekundę. Chyba na PS4 zwykłym nie było 60 klatek na sekundę. Natomiast na PS4 Pro jest te 60 klatek na sekundę. I to mi się podoba, bo widzę, że jest stałe te 60 klatek. No proszę ja was. Nie dość, że to jest nocna mapka, to jeszcze z deszczem, poważnie. Patrzcie te latarnie, jak pięknie rozświetlone tutaj są. Tam jakieś flary. W oknach się światła świecą. No cudownie to wygląda, słuchajcie. Mamy dwie artylerie, wow. W okolicy są jednostki wroga. Zniszczyć je albo zająć ich bazę. Mamy tutaj magazynek. Ja myślę, że pojedziemy sobie na Hilla. Bo widzę, że nikt nie jedzie w tym kierunku. Więc ja pojadę. Także. Skoro nikt nie jedzie na Hilla, to ja pojadę. Jest coś takiego tutaj jak pomocy jest. To ja wzywam helpa, bo sam jak tu pojadę, to mogę zaraz szybko zginąć. No proszę, już jednego straciliśmy. No i widzicie, tutaj już jest więcej przeciwników. Ło, jak pięknie ten ogień tam wygląda. No niesamowicie. A czyżby nikt na Hilla nie przyjechał? Proszę, chyba nikogo nie ma na górce. No to jestem pod wrażeniem, ale jak nikogo nie ma, to oznacza, że możemy sobie tutaj popatrzeć. Zniszczono czołg sojusznika. I posnajpić. Pewnie nie weszło. Dobra. Zauważyli nas! Holy crap. Ojej! Wykryto wroga. Ogień artyleryjski, kryć się! Ajajaj. No, to się musiało tak skończyć. Pojechałem tutaj sam, nie miałem szans zbytnio. No, ale trudno.
szybko się ta bitwa przynajmniej skończyła. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, w tym odcinku to było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. To jest taki pierwszy odcinek z World of Tanks na PlayStation 4. Czy te odcinki będą się pojawiały częściej? Myślę, że będą się od czasu do czasu na pewno pojawiały, bo tutaj jest dużo takich fajnych rzeczy, których nie ma na PC-cie. Różne fajne promocje, różne fajne akcje. Na Halloween na przykład była bardzo fajna akcja teraz na PS4, natomiast na PC-cie tego nie ma, więc jeżeli będą jakieś fajne akcje, to będę grał sobie i tak od czasu do czasu i tak będę grał, bo chcę rozwijać te czołgi tutaj, żeby po prostu mieć fajniejsze. No i co? Niestety porażka była tutaj, więc trudno. Dobra, słuchajcie, w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapkę, skomentujcie. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie jakiś komentarz. I cóż, trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.